Serdecznie witamy przybyłych gości na uroczystości otwarcia boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. Witam pana Stanisława Dąbrowę, wicemarszałka województwa śląskiego. Pana Zbigniewa Pilśniaka, przewodniczącego Rady Powiatu Kłobuckiego. Pana Henryka Kiepurę, starostę Kłobuckiego. Pana Macieja Biernackiego, wicestarostę Kłobuckiego. Pana Krzysztofa Nowaka, członka Zarządu Powiatu Kłobuckiego. Księdza pułkownika Wiersława Korpetę, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Kłobucku. Burmistrzów oraz wójtów gmin powiatu kłobuckiego. Pana Jerzego Zakrzewskiego, burmistrza Kłobucka. Pana Krystiana Kotynię, burmistrza Krzepic. Panią Ewę Brzuskę, sekretarz gminy Lipie. Pana Bogusława Leszczyńskiego, sekretarz gminy Przystań. Pana Piotra Darejczyka, wójta gminy Miedźno. Pana Bogdana Sośniaka, wójta gminy Opatów. Pana Bolesława Świtałę, wójta gminy Popów. Dyrektorów szkół. Panią Annę Nowicką, dyrektora zespołu szkół nr 1 w Kłobucku. Panią Elżbietę Sławutę, dyrektora zespołu szkół nr 2 w Kłobucku. Pana Grzegorza Mastalerza, dyrektora zespołu szkół w Krzepicach. Przedstawicieli starostwa powiatowego w Kłobucku. Panią Katarzynę Kurowską, skarbnik powiatu kłobuckiego. Panią Joannę Kulejewską, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku. Pana Piotra Macha, naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku. Pana Marka Kotowicza, inspektora nadzoru z ramienia Starostwa Powiatowego w Kłobucku. Pana Wiesława Wineckiego, przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. Pana Mieczysława Chudzika, przedstawiciela wykonawcy boiska firmy Alexput. Przedstawicieli lokalnych mediów. Witamy dyrekcję szkoły, szanowne grono pedagogiczne i Was, koleżanki i koledzy. Niechaj przyświecać nam będzie motto Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W życiu ważny nie jest triumf, lecz walka. Rzeczą istotną nie jest zwyciężać, lecz umieć toczyć zwycięski bój. Prosimy o zabranie głosu panią Katarzynę Ścieburę, dyrektor zespołu szkół nr 3 w Kłobucku. Szanowni Państwo, drodzy goście, nauczyciele i uczniowie, witam serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości otwarcia wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. 14 września to ważna data dla naszej szkoły. Spotykamy się w tym miejscu przed nowym obiektem sportowym, aby uroczyście go otworzyć. W tym ważnym dla nas dniu są z nami goście, których jeszcze raz bardzo serdecznie witam. Słowa powitania kieruję do władz samorządowych różnych szczebli, do władz oświatowych, księży, władz sportowych. Serdecznie witam również przedstawiciela wykonawcy boiska, pana Mieczysława Chudzika. Jak wcześniej wspomniałam, to szczególne dla nas wydarzenie. Dziś otwieramy boisko sportowe wielofunkcyjne, na które z utęsknieniem czekali nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Ale zanim przejdę do szczegółów technicznych, trochę historii. W tym roku, jak zapewne wiecie, nasza szkoła, Kłobuckie Liceum, obchodzi 70-lecie swojego istnienia. W najbliższą sobotę, 19 września, odbędzie się zjazd absolwentów
absolwentów, którzy zapewne będą podziwiać nowy obiekt sportowy, pamiętając niejednokrotnie budowę poprzedniego. Po utworzeniu liceum 15 września 1945 roku zajęcia lekcyjne odbywały się w obecnym budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku. Budynek szkoły, przed którym obecnie stoimy, został oddany do użytku w grudniu 1966 roku, ale bez zaplecza sportowego. Oddanie nowego budynku, dobrze wyposażonego, z bogatym zapleczem dydaktycznym, zdopingowało tak uczniów, jak i ówczesne grono pedagogiczne, również rodziców uczniów, do aktywnego włączenia się w utworzenie zaplecza sportowego. I tak na początku lat 70. w czynie społecznym, przy finansowej pomocy miejscowych zakładów przemysłowych, powstał obiekt sportowy, w skład którego wchodziły boiska do piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki, bieżnia oraz rzutnia. Po 45 latach oczekiwań udało się podjąć i zakończyć inwestycję nowego obiektu sportowego, boiska wielofunkcyjnego. Jest to płyta ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 44 metry na 26 metrów, w skład której wchodzą boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz boisko do siatkówki. Serdeczne podziękowania za powstanie tego obiektu składam zarządowi powiatu kłobuckiego, który zawsze z wielkim zrozumieniem i przychylnością patrzy na potrzeby naszej szkoły. Dziękuję Radzie Powiatu za odwagę i zaufanie w konstruowaniu budżetu powiatu kłobuckiego i ujęciu na 2015 rok wydatków związanych z realizacją inwestycji. Dziękuję szczególnie obecnemu tutaj dzisiaj z nami panu Stanisławowi Dąbrowie, wicemarszałkowi województwa śląskiego, gdyż to dzięki decyzji Sejmiku Województwa Śląskiego wyrażonej w uchwale z kwietnia 2015 roku starostwo powiatowe w Kłobucku pozyskało dofinansowanie na remont boiska wynoszące 114 659 zł. Stanowi to 33% wartości inwestycji. Ogólna wartość inwestycji stanowi kwotę 347 454 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach pilotażowego programu rządowego pod nazwą Program Rozwoju Bazy Sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dziękuję pracownikom Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kłobucku, którzy zawsze służyli pomocą i dobrą radą zarówno przy budowie boiska, jak i jego ogrodzenia. Dziękuję firmie Alex Boots Konopis za rzetelne wywiązanie się z umowy, szybką i sprawną budowę tego pięknego obiektu. To boisko jest dopełnieniem naszego kompleksu sportowego, które obok sali gimnastycznej i siłowni będzie dawało większe możliwości do uprawiania różnych gier zespołowych, a przez to podniesie sprawność fizyczną i rozwój naszych uczniów. Myślę, że uczniowie dzięki treningom na tym obiekcie nadal będą zajmować czołowe miejsca w rozgrywkach sportowych. Tego wam życzę, drodzy uczniowie. To boisko jest dla was. Niech gra na nim przyniesie wam wiele radości, a mottem dla waszych sukcesów będą słowa Jana Pawła II. Sport jest radością życia, zabawą, świętem, a więc jako taki powinien być ceniony. Dziękuję za uwagę. Prosimy o zabranie głosu przybyłych gości. Pana Stanisława Dąbrowę, wicemarszałka województwa śląskiego. Drodzy uczniowie,
Grono pedagogiczne, panie starosto, szanowni państwo. Tam, gdzie jest współpraca i porozumienie, są efekty. Tam, gdzie są swary, kłótnie, to się burzy. W związku z tym, że samorząd powiatowy, samorząd wojewódzki, Ministerstwo Sportu chciało, żeby tutaj ten efekt w postaci tego boiska był, to jest, bo było porozumienie. Z panią dyrektor rozmawiałem, że poprzednie boisko było tu 45 lat. W związku z tym nie życzę, żeby 45 lat było nowe, ale żeby tak długo wytrzymało w sensie jakościowym. Także to jest naprawdę duże wyzwanie. I myślę, że jak firma to robiła bardzo solidnie, to taka gwarancja pewnie jest. Nie wiem, jak będzie tam mówił, ale tam w kuluarach to myślę, że go przepytam, czy taka jakość porządna została zrobiona, żeby tak długo boisko wytrzymało. Ale przede wszystkim to boisko jest dla was, dla młodych. Po to, żebyście tutaj hartowali się pod względem sportowym, zabawy, ale też i zdrowia. I życzę wam przede wszystkim tego, żebyście korzystali z tego boiska, żeby zostawić swoim kolegom, koleżankom, którzy tutaj przyjdą. Wszystkiego dobrego. Pana Henryka Kiepurę, starostę Kubuckiego. Panie Marszałku, Czcigodny Księże Prałacie, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży. Pani Dyrektor przedstawiła historię tego boiska, podała praktycznie wszystkie informacje z nią związane, więc ja się ograniczę do podziękowań. Przede wszystkim podziękowania dla Pana Marszałka Stanisława Dąbrowy, który wiosną powiedział budujcie. Wcześniej była nasza propozycja jednogłośna Zarządu Powiatu, że przystępujemy do tej realizacji. Był jeden warunek, czy dostaniemy dofinansowanie zewnętrzne, o którym mówiła Pani Dyrektor. Mając taką obietnicę, przystąpiliśmy do realizacji. Firma wywiązała się, myślę, właściwie. Nadzór tutaj był bardzo dobry. Wydział Inwestycji mieści się na drugim piętrze, więc od godziny 7.30 do 15.30 byli pod czujnym okiem naczelnika wydziału i pracowników. Chciałbym wam życzyć jak najlepszych wyników sportowych. Myślę, że ta baza pomoże wam w tym, żeby te wyniki poprawiać. Myślę, że w imieniu zarządu mogę również złożyć obietnicę, że jest to pierwszy etap. W przyszłym roku myślę, że Rada przyjmie nasze propozycje jako zarządu. Będziemy realizować drugi etap. Też mówiła pani, że w historii tak było. Chcemy zbudować bieżnię sprinterską tu przy tym boisku, skocznię w dal i krąg do rzutu kulą. Także jeszcze raz dziękując wszystkim za zaangażowanie, za pomoc przy tej inwestycji, życzę szczęśliwego korzystania z tego boiska. Wszystkiego dobrego. Prosimy o zabranie głosu pana Zbigniewa Pliśniaka, przewodniczącego Rady Powiatu. Prosimy o zabranie głosu pana Jerzego Zakrzewskiego, burmistrza Kłobucka. Pani dyrektor, panie marszałku, panie starosto, szanowni państwo, droga młodzieży. W imieniu wszystkich samorządowców, bo zostałem oddelegowany do podziękowania za zaproszenie przede wszystkim, ale też pogratulowania tej inwestycji. Tym bardziej, że ja mam o tyle większą satysfakcję, że to jest na terenie gminy, której jestem gospodarzem, więc jakby moi koledzy i koleżanki, samorządowcy oczywiście tego gratulują również po części w pewnym sensie mojej osobie, ale wielkie brawa i gratulacje dla starostwa powiatowego za tą odważną decyzję i inwestycję i dziękuję również za to zaproszenie pani dyrektor i gratuluję pani dyrektor tego obiektu.
A już na koniec życzę, aby ten obiekt też spowodował, że nasi gimnazjaliści będą chętni do naszych szkół kontynuować naukę w szkołach średnich właśnie powiatu kłobuckiego. Wszystkiego najlepszego życzę przede wszystkim młodzieży, żeby tutaj mogła spędzać te chwile również wolne od nauki, ale też tą kulturę fizyczną poszerzać na tym wspaniałym obiekcie. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz gratuluję obiektu, gratuluję pani dyrektor, gratuluję panu starości i całemu zarządowi. I dziękuję panie marszałku za to dofinansowanie. Liczę, że też gmina w najbliższym czasie będzie się zwracać o dofinansowanie również podobnego obiektu. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Prosimy o zabranie głosu pana Wiesława Wineckiego, przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców. Szanowni państwo, szanowne grono pedagogiczne, kochana młodzieży. Jest takie hasło: w zdrowym ciele zdrowy duch. Przypomina ono, że tylko równomierny rozwój i fizyczny, i psychiczny powoduje pełnię człowieczeństwa. Dlatego cieszę się bardzo i w imieniu rodziców pragnę podziękować władzom za wybudowanie tego obiektu, za to, że docenili tą potrzebę. Mam nadzieję na dalsze inwestycje w tym zakresie. Także dziękuję bardzo w imieniu rodziców. A wam, kochana młodzieży, życzę, żebyście wykorzystali to, co tutaj macie, żeby odstąpić od mody zwolnień lekarskich, niechęci do potu, a zaczęli wykorzystywać w pełni i rozwijać się fizycznie również. Tego wam życzę. Tylko jedna prośba, nie idźcie w moje ślady, bo ja źle się rozwinąłem. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Prosimy o zabranie głosu pana Mieczysława Chudzika, przedstawiciela wykonawcy boiska firmy Alex Wood. Szanowni państwo, droga młodzieży, szanowni goście, panie marszałku. Ponieważ pochodzę z Kalei, więc tak trochę czuję się nadal, że jestem w powiecie kłobuckim. Mieliśmy ten zaszczyt wygrać przetarg, ale konkurencja była mocna, startowała aż 18 drużyn. Także wygrać nie było łatwo i staraliśmy się zrobić jak najlepiej. Mogę zapewnić pana marszałka, że te 45 lat powinno wytrzymać, także żeby nie było jakichś tam niedomówień. Faktycznie pan starosta powiedział, nadzór z okna, lornetka była cały czas, zdjęcia co trochę. Nie dało się coś innego zabudować, musiał być dobrej jakości materiał. Prośba tylko jedna, żeby nie wchodzić w korkach, w szpilkach, bo to jest zakała dla tego boiska. Chciałem serdecznie młodzieży pogratulować, że będzie mieć wspaniały obiekt. Władzą, no, że myślą perspektywicznie, no może coś znowu dobudujemy. Wszystkiego najlepszego dla młodzieży, dla nauczycieli i dla szanownych gości. Czy ktoś z zebranych chciałby zabrać głos? Niech naszym zmaganiom sportowym towarzyszą słowa Jana Pawła II. Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, który zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom,
To wszystko należy do cnót sportowca. Zapraszam gości do przecięcia wstęgi. Wstęgę przecina. Pan Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek województwa śląskiego, pan Henryk Kiepura, starosta kłobucki, pan Maciej Biernacki, wicestarosta kłobucki, pan Wiesław Winecki, przewodniczący Prezydium Rady Rodziców, ksiądz pułkownik Wiesław Korpeta, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Kłobucku, pani Katarzyna Ścibura, dyrektor zespołu szkół nr 3 w Kłobucku, uczeń Szymon Wójcik, przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego naszego liceum. Zanim odbędą się tutaj pierwsze zawody sportowe, poprosimy księdza pułkownika Wiesława Korpetę, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Kłobucku, o kilka słów do zebranych oraz poświęcenie boiska. Szanowne panie, pani dyrektor i wicedyrektor, dostojni panie i panowie profesorowie, wychowawcy, kochana młodzieży i zebrani na czele z panem marszałkiem, z panem starostą i panem burmistrzem. Cieszymy się, że powstała i ta inwestycja, to boisko. Mamy nadzieję, że na co dzień będzie żyło gwarem młodzieży. Mamy również nadzieję, że do tego liceum już 70-letniego będzie się garnęła młodzież. Wczoraj w czasie ogłoszeń mówiłem, że nie wszyscy muszą kończyć szkoły w Warszawie czy gdzieś tam. To liceum także ma swój poziom, raz wysoki, raz nieco niższy, tak jak jest w różnych ośrodkach. Ale to często z małych ośrodków stają na czele władz różnego rodzaju, różnych szczebli ludzie, którzy pochodzą z malutkich miejscowości. Gdy udawałem się do jednostek, wtedy jeszcze wojsko było prężne, wielkie, duże, mnóstwo jednostek, dzisiaj także jest silne, ale umniejszone o jakiś tam procent tych jednostek. Gdy niektórzy się krępowali, a no jestem z małej wioski, która ma tam 3 domy, 5 domów, małe miasteczko, ale bardzo zdolny. Tak było i z oficerami. A choćby obecny prymas młody wyskoczył, w cudzysłowie, bo ktoś wypaczył go, został prymasem, tak to bywa, ale też bodajże w jego miejscowości tylko 3 domeczki chyba były. Krzepice, Wieluń, Kłobuck, inne miejscowości żyły już od lat. Tu jest tradycja, tu jest życie. I cieszę się, tu pani dyrektor ze szkoły patrzy na mnie pod kościołem także i jestem za tą szkołą, za wszystkimi szkołami, które są na naszym terenie. Uciekają niektórzy do Częstochowy, bo wyższy poziom, bo tamto, bo owo. Ja też nie kończyłem liceum w wielkim ośrodku, w niedużym mieście, ale z tradycjami. To liceum moje akurat ma 60 lat, nie 70, jest nieco młodsze. I także z tego liceum, nie mówiąc o mnie, bo ja jestem średnim byłem uczniem, zresztą chłopcy wiedzą, jak dziewczęta bardziej się przykładają do nauki, ale musimy się poprawić, trzeba, żeby chłopcy bardziej się przykładali. Ale wielu wybitnych, z różnych środowisk, z małych miejscowości, życzę wam, abyście trwali i w tym środowisku i pamiętali o tej szkole, o jubileuszu, o wychowawcach, o nauczycielach. Ja pamiętam wszystkich.
I te młode panie, które wydawały się, jakie to były staruszki, gdybyśmy chodzili do 11 klasy, one miały 30 lat, nawet nie miały, 28, jakie to staruszki byśmy patrzyli. A to zaledwie 10-12 lat od nas były starsze. Bardzo fajne panie, mile wspominamy wychowawców, środowisko. Niech tak będzie również i w Kobucku. Dziękuję, że pozwolono mi te parę słów wypowiedzieć, ale w szacunku dla profesorów, dla wychowawców, dla również nauczycieli szkół podstawowych i dla tych, którzy uczą w przedszkolach, bo to jest formacja. Formacja to jest uczenie ducha i patriotyzmu, przywiązania do swojej ojczyzny, do środowiska i trwania. Dziękuję bardzo za to zaproszenie jeszcze raz pani dyrektor, wicedyrektor za wysoką kulturę i wszystkim. I dokonam poświęcenia, pobłogosławienia tego boiska i trwajmy. I niech tutaj będzie słyszana wrzawa z tego boiska. Mamy nadzieję, że chyba będzie kiedyś też podświetlona, bo może i około 20-19 będą tu ćwiczyć na tym boisku. A będzie ciemno niedługo, jesienią ciemno będzie. Dziękuję wszystkim. Poświęcam Pan z Wami. Wspomożenie nasze w imieniu Pana stworzył niebo i ziemię. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata. Twój Syn stał się dla nas człowiekiem. Żył i pracował u boku swej matki i opiekuna, dając nam przykład pełnienia Twojej woli. Ty pozwalasz ludziom budować domy, ośrodki, także boiska, aby mogli wzrastać tu i gdzie indziej, we wzajemnej miłości, osiągać pełnię człowieczeństwa. Spojrzyj z miłością na zebranych, a także na te obiekty również i na ten obiekt, na to boisko. Obdarz obfitym błogosławieństwem wszystkich. Wysłuchaj modlitwy, które zanosimy do Ciebie wraz z wychowawcami na czele z dyrekcją, z władzami, z kochaną młodzieżą. Udziel wszystkim pokoju, radości w Duchu Świętym. Wspomagaj we wszystkich trudach i profesorów, nauczycieli i młodzież i broń przed niebezpieczeństwem, przed wypadkami, przed głupotą często. Zachowaj nas wszystkich od pokładanej złudnej nadziei w dobrach przemijających. Pozwól pamiętać nam wszystkim, pełniącym różne funkcje, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami do Twego domu. Jesteśmy równi w tym pielgrzymowaniu. Razem z Synem i Duchem Świętym, Boże, jesteś nieprzyjającym szczęściem człowieka. Błogosławię wszystkich zgromadzonych, jak również to piękne boisko, które także trzeba szanować, bo to także dotyczy przykazania nie kradnij. Jeżeli nie szanujemy i swoich rzeczy, jeżeli jesteśmy bałaganiarzami, jeżeli nie szanujemy tego, co jest wspólne, jak choćby i boiska, obiektów szkolnych, to nasze postawy są pod znakiem zachowania. Mam nadzieję, że to wszystko pojmujemy, rozumiemy i błogosławię to boisko w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i władzom szkoły, i województwa, i powiatu, i miasta, i wszystkim. Dziękuję bardzo. Niech oficjalne otwarcie boiska zostanie dopełnione inauguracyjnymi rzutami do kosza oraz strzałami do bramki. O wykonanie najpierw rzutów do kosza, a następnie strzałów do bramki prosimy pana Stanisława Dąbrowę, wicemarszałka województwa śląskiego. Pana Henryka Kiepurę, starostę kłobuckiego. Pana Macieja Biernackiego, wicestarostę kłobuckiego. Pana Krzysztofa Nowaka, członka zarządu powiatu kłobuckiego. Pana Wiesława Wineckiego, przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. Pana Jerzego Zakrzewskiego, burmistrza Kłobucka. Nauczycieli wychowania fizycznego kłobuckiego liceum. Panów Bartłomieja Sarana i Mariusza Wilka. Oraz przedstawicieli uczniów.
Prosimy panią dyrektor o wręczenie podziękowań. Ja z tego miejsca jeszcze raz serdecznie wszystkim państwu dziękuję, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu, który mam nadzieję, że będzie nam wszystkim długo, długo służył. I bardzo prosiłabym do siebie tutaj zarząd powiatu kłobuckiego. I w osobach pana starosty, pana wicestarosty, pana członka zarządu Krzysztofa Nowaka i jeszcze chyba widziałam pana Józefa Boreckiego, to zapraszam. I na ręce zarządu chciałam serdecznie złożyć podziękowania dla zarządu powiatu kłobuckiego za przychylność i wspieranie inwestycji w postaci modernizacji boiska sportowego wielofunkcyjnego przy zespole szkół nr 3 w Kłobucku. Dziękujemy za pomoc w realizacji marzeń społeczności uczniowskiej, za życzliwość i zaangażowanie sprzyjające rozwojowi szkoły. Z wyrazami wdzięczności i szacunku cała społeczność uczniowska. Dziękuję. Również serdeczne podziękowania chciałam złożyć na ręce pana wicemarszałka Stanisława Dąbrowy. Zapraszam.
podziękowanie za ujęcie inwestycji w postaci remontu boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku w programie rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2015. Serdecznie dziękuję. Podziękowanie dla wykonawcy boiska firmy Alex But za sprawne wykonanie inwestycji w postaci remontu boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. Zapraszam. Mam jeszcze podziękowania dla Rady Powiatu Kłobuckiego za uwzględnienie w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok środków na remont boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. Ja złożę te podziękowania również na ręce starosty kłobuckiego. Na tym kończymy. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili dzisiejszą uroczystość otwarcia boiska sportowego. Przybyłych gości zapraszamy do sali nr 16. Uczniów i nauczycieli zapraszamy do klas na dalsze zajęcia. Dziękujemy za uwagę. Uroczystość prowadzili uczniowie. Anna Pawłowska oraz Szymon Wójcik. Dziękujemy.